I dzisiaj jesteśmy w sporach sądowych. No, dzisiaj pierwsze pieniądze, to tam niewielka kwota, bo 2 miliony, to jest dla mnie grosze. Powiedzmy, przyjechał Narodowy Fundusz, podpisaliśmy ugodę. Generalnie w sądach, znaczy tak, niezapłaconych świadczeń zdrowotnych. W tym jest, proszę Państwa, OI, w tym są powroty, w tym są zawały, w tym są udany. Ja nie jestem w stanie po prostu zaplanować udany. To są rzeczy najważniejsze, to są rzeczy, które po prostu ratujące. Kwota 92 miliony złotych. Państwa, gdybym miał przyjęcie za wszystko zapłacone, no oczywiście, że tak nigdy nie ma. To jest należność sądowa. Dzisiaj jest, wszystko jest w procesach sądowych, czyli nic nie ulega przedawnieniu. No, sądy działają tak, że ja mam dopiero pierwsze wyroki z apelacji za 2009 rok. Jeszcze 4 lata. Można na głosowanie pokusić się o to, że generalnie w Polsce jest sporów sądowych na kwotę gdzieś w granicach około 700 milionów. To jest po prostu kropla w morzu, bo nie wszyscy poszli do sądu. Małe szpitale wolą nie chodzić, bo po prostu nawet nie mają cierpliwości ani usługi prawnej. Tylko duże szpitale. Natomiast czy warto do sądu chodzić? Tak, warto. Ja na samych odsetkach za 2011 rok na kwotę wygrany proces 2 miliony 600 plus 328 tysięcy odsetek. Czy to mało, czy to dużo? Zawsze jakaś kwota jest.